chciałabym bardzo gorąco i serdecznie, szczerze, z serca podziękować. Pracujemy jak jedna wspólna rodzina. Rozumiemy, że nie było żadnej formalnej identyfikacji. Polegali tylko na procesie eliminacji. Ufaliśmy im całkowicie. Przekopywano z całą starannością ziemię na miejscu tego wypadku na głębokości ponad 1 metra i przesiewano ją w sposób szczególnie staranny. Trudno przyjąć nam, że w chwili, kiedy taka tragedia się zdarzyła, nie było procedur, które by nie pozwoliły na to, aby takie horrendalne błędy popełniono. Zawiedziono tylu z nas i rodzin. Ja tam robiłam przede wszystkim jako urzędnik, ale Ewa Kopacz, nie minister zdrowia. Najmniejszy szczątek został przebadany genetycznie.